Blanka, cichy kolor w głębi. Jeszcze nie wiemy, co to za cichy kolor, gdyż uderzyliśmy w porcelanę. Jest? No jest jakiś talerz. Wyciągniemy. Zobaczymy. O, tu coś jeszcze mamy. O, czyli coś jest urąbane chyba. No dobra. Będzie gapa, czy nie będzie gapa? Dowiemy się za chwilę. No, na pewno jest rozwalony. Na pewno jest KPM. Reszta jego? Tak. Chyba tak. Chyba, że to już jakiś inny. Pokaż to. No zobaczymy, jak będzie. Czy będzie w ogóle cały. A są jakieś skwiatami wzorki. A, czyli gapiszona chyba raczej nie będzie. Chyba, że to nie jest od tego, ale tu też widzę. O, kwiatki. To jest jedność. Jest cywilny jakiś, niestety. Dość płytko leżało. Taki kawałek stali. A ten kawałek stali jest to celownik, właściwie montaż celownika optycznego do Mosina. Taka ciekawostka. Tu wchodziła luneta, a tą szynę przykładało się przy komorze. Był specjalny. Taki montaż. No, ciekawostka. Rzekłbym nawet, że fajny strzał. W tym wyczyszczeniu szczoteczką. Nawet zdrowy. To ją teraz wyszła bakilitowa zakrętka na pojemnik na do zapalnika flaka. Zobaczymy, czy coś będzie widać. Czterdziesty pierwszy. Chwilą wskoczył nam taka bateria, a właściwie akumulator warta. Na koreczkach widzę, że też jest sygnatura. No i w sumie nie jest uszkodzony. Taki mały, także można przypuszczać, że był to akumulator do jakiegoś motorka. Fajny. Deus nam złapał sygnał. Pełno mamy śmieci z PRL-u. A między tym garnuszek. Także starsze rzeczy jakieś też są. Aluminium, aluminium, aluminium. Tu jakaś blacha jest konkretna. W dole cały czas stuka. Po prostu komuś się nie chciało wyjąć śmieci i sprawdzić, co jest pod śmieciami, a my wyciągniemy i zaraz sprawdzimy. Jak na razie góra śmieci się powiększa i w sumie nie ma za bardzo ciekawych przedmiotów.
tą farbę. O, Jezus. No ale słuchajcie. Tu nam wyszły jakieś części rowerowe. Fajnie, bo dobrze były zakonserwowane. No to są chyba odpalników. Chociaż pewnie nie jestem. No i na oczy w sumie wyszło nam dzwonek rowerowy. Także już teraz mamy pewność, że jest przedwojna. Tigenhof. Nowy Dwór Gdański. Chociaż... Godzina 22:05. Niebo ładnie, pochmurnie. Wkoło cisza, spokój. Oczywiście górka PRL-u się cały czas powiększa. Na razie w sumie taką mechanikę podkładałem z tym całym syfem. Ale powiem szczerze, że nie wiadomo, czy to nie jest jakiś wczesny PRL. No, mechanizm podnoszenia szyby tu mamy na przykład. O, jakieś takie te. No i te części na razie jest hitem dzwonek. Razem co był z częściami jakimiś rowerowymi. Jakby kawałek kabury może. O, Tigenhof. Nowy Dwór Gdański. Tu mamy jakąś oponkę. No naprawdę, kurczę. Co niektórzy pewnie powiedzą, co ty robisz, chłopie, zostaw to. No ale słuchajcie, wkopałem się. No i coś było. Macie kolejny worek jakiś utworzony. Zobaczmy, co oni po sprzątaniu tam nawkładali. Nie widzimy jakąś porcelankę. Trochę ogarnęłem. Oczywiście nie skończyło się, dalej jakieś syfy mamy. No, myślałem, że tak to on. No ale nie. Jeszcze nie on. Ale on gdzieś tu jest. A jak nie, no to pójdziemy tam, gdzie jest. I go znajdziemy. Góra śmieci już no robi wrażenie pomału. No i co, aluminium z nadfolii wywaliliśmy. Tak jak zostało rzucone, tak jest. Teraz możemy sobie trochę powyciągać. W czasach zaraz po wojnie, albo parę lat po wojnie, taka puszka to był śmieć i się zostawiało. No a teraz już taki okres, mocno uderzony. No słuchajcie, wywaliłem większość tego PRL-u. Odpaliłem wykrywkę. Włączyłem tryb głęboki. No i są sygnały. Normalnie śmieci były przysypane przedmioty. Tu coś mamy. No ciekawie. Tu to nawet nie będę sprawdzał na razie, bo dużo kapsów było i innych dur. No to sprawdzimy tą dużą stal tam. Przed chwilą to co prawda uderzyłem.
pracowniczek. Jeszcze raz. Co to jest? Fuszka. Zgniecione coś. Oj, blacha. Nie będzie tak magicznie. O, jakiś kawałek gumy. I zobaczmy, co to zaraz. Znaczy zaraz. Trochę jej trzeba pokopać, żeby to wyjąć. No ale tak to się prezentuje. No i w sumie zgadza się. Pod PRL-em są przedmioty.